Przed wojną w Lwówku Śląskim było 8 zegarmistrzów. Teraz jest jeden i jest to kobieta, pani Danuta. Od 30 lat pracuje jako zegarmistrzyni, a w jej zakładzie można obejrzeć przedwojenne zegary. Co w tym zawodzie najbardziej się liczy? Czy zawód zegarmistrza jest już na wyginięciu? Przed wojną u nas było 7-8. Tak samo było w Gryfowie, w Bolesławcu, w Jeleniej Górze. No może było trochę więcej, bo większe miasto relatywnie, prawda? No a po wojnie ta sama ilość zegarmistrzów prawie się zachowała i na naszych oczach to się kurczy wszystko. Po śmierci męża zastanawiałam się, żeby zamknąć ten zakład i nie prowadzić tej działalności dalej, ale ludzie zaczęli dzwonić, prosili, żebym przyszła, że jednak jestem potrzebna w tym mieście. No i tak pomału zaczęłam przychodzić. Czas żałoby przeszłam w tym zakładzie. Zegarmistrzostwo potrzebuje skupienia, oderwania się, jeżeli coś ważnego jest do zrobienia, nie? Wyciszyć się, drzwi zamknąć do zakładu, chociaż albo robocze do domu zabrać. W zegarku nic nie można przerobić. Tak jak został stworzony, taki musi być. Bo każda przeróbka to później są takie różne, jakiś czas chodzi, później się zatrzymuje i tak dalej. W zegarmistrzostwie trzeba być takim uczciwym. To zawód, który wymaga oddania i pasji. Osiągnięcie sukcesu w nim zależy od niezwykłej cierpliwości, precyzji oraz zdolności manualnych. Zawód jest wymierający, jednym słowem. Nikt nie chce. Nawet widzę, jak często mówią, że oni by nie utrzymali swoich rodzin z takich drobnych pieniędzy. Dla Echo24 Anna Stańczak.